Mateusz Dziub, słuchacie Audycji Frondy. Dziś mówić będziemy o Dziewczynach Wyklętych, bowiem książka pod takim tytułem, a dokładniej Dziewczyny Wyklęte 2, ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Fronda. Ze mną jest autor książki, Szymon Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, słuchacze tego nie widzą, ale przede mną leży gruba książka, bo to jest przecież aż ponad 500 stron opowieści o, o wyklętych Dziewczynach, opowieści o tych, które walczyły, których koleje losu są tak zaskakujące, że może jakiś serial, może coś takiego, z chęcią byśmy chyba wszyscy zobaczyli. I chciałbym spytać, bo z uwagi na, na gabaryty książki, jak wyglądało odtwarzanie życiorysów tych, tych, tych właśnie dziewczyn? Z drugą częścią książki Dziewczyn wyklęte'' było o tyle łatwiej, że podczas pracy nad pierwszą już poznawałem nazwiska, życiorysy swoich bohaterek. Ja już wcześniej wspominałem, że kiedy pracowałem nad pierwszą częścią, zrobiłem sobie listę ponad 30 nazwisk teoretycznych bohaterek do książki ,,Dziewczyny wyklęte''. W pierwszej części ukazało się 16 rozdziałów, czyli 16 opowieści o bohaterkach. Pozostałe nazwiska z tej listy, można powiedzieć, wtedy zostały niewykorzystane. I dzięki temu było łatwiej już podjąć pracę nad drugą częścią książki. Podobnie jak przy pierwszej, skupiłem się na początku na spotkaniach z żyjącymi jeszcze bohaterkami. Udało mi się w dwóch przypadkach. Spotkać z paniami. Jedna mieszka w Leżajsku, druga w Szczecinie. Również żyje jeszcze jedna bohaterka książki Dziewczyny Wykręte dwa pod Leżajskiem, ale ja spotkałem się z jej synem. Udostępnił mi zdjęcia, nagrania, jej rozmów, także było, było o czym pisać. Kolejna droga do, do pracy nad książką to trochę żmudna praca w archiwum IPN. Tam już trzeba dokładnie studiować dawne, ubeckie czy sądowe dokumenty. Ile czasu zajęło napisanie tej książki? Bo dodam, że niedawno mieliśmy premierę innej pana książki, a mianowicie książki Bitwy Wyklętych. Tak, zgadza się. Może to zaskakiwać. To znaczy, to ja tak średnio nad książką pracuję kilka miesięcy, od pół roku, może trochę dłużej. Dziewczyny wykręta pierwsza część, pracowałem nad nią cały rok, ale na przykład nad pracą Warszawa 1944, Alternatywna Historia Powstania Warszawskiego. Tą książkę pisałem zaledwie trzy miesiące przy czym pomysł, Miałem w głowie już od kilku lat i, i to po prostu tylko przelanie na papier, to, to zajęło mi właśnie trzy miesiące. Również dziewczyny, wykręte 2, już, już miałem praktycznie gotowe nazwiska bohaterek, które zostały, że tak powiem, z, z pierwszej części. Z różnych przyczyn się nie zmieściły, bo na przykład jednej bohaterki nie mogłem znaleźć żadnej fotografii i już no, pomyślałem, że. że Czytelnikom lepiej przedstawić rozdział zilustrowany w jakiś sposób, żeby chociaż przynajmniej jedno zdjęcie bohaterki się znalazło w pracy. Ale później szukałem głębiej w archiwum IPN i udało mi się znaleźć te fotografie i dlatego ta dziewczyna wyklęta jest jedną z bohaterek drugiej części. W książce mamy wiele fotografii, tak jak pan tutaj wspomniał. I rzeczywiście, no, pomagają one? wczuć się w klimat. Pomagają jakoś lepiej poznać te bohaterki. W pamięć zapadły mi na przykład zdjęcia Ziuty, zdjęcia ślubne. Tak. Do tego tematu też chciałbym jeszcze, jeszcze powrócić. No, Józefa Wagner z domu podobna również działała w okolicach Leżajska. Była łączniczką w oddziale Wołniaka. Jej, no, jej narzeczony również był u Wołniaka. Niestety podczas... Na no, ubeckiej prowokacji ten narzeczony zaginął bez śladu. Ona również ledwo uszła z życiem. Wiemy już, jak powstawała książka, więc pora powiedzieć kilka słów o bohaterkach. Kim one w zasadzie są? No, to są dziewczyny z drugiej konspiracji, czyli z podziemia antykomunistycznego. Ale. Nie tylko walczyły z bronią w ręku, jak czy, czy z bandażami, to już tak powiem. Nie, nie tylko były łączniczkami, sanitariuszkami, ale niektóre po prostu organizowały w swoich domach, mieszkaniach jakieś. Brzydko powiem, meliny. Dzisiaj to ma trochę inne znaczenie niż w czasie wojny. Kiedyś melina to polegała na tym, że w, w swoich domach, gospodarstwach żołnierze podziemia znajdowali schronienie. Mogli się przespać, najeść, odpocząć między, między ucieczkami od jednej obławy do drugiej. Ale także. Na przykład jedna z bohaterek w ogóle praktycznie nie jest z tej organizacji podziemnej, a jedyną jej winą jest to, że była narzeczoną żołnierza konspiracji. Mam tu na myśli Krystynę Łapińską. Ona była narzeczoną Adama Ratyńca Lamparta z Brygady Łupaszki. No tak jak powiedziałem, jedyna, jedyna jej wina polegała na tym, że zakochała się z wzajemnością z tym partyzantem i co jakiś czas utrzymywała kontakt. Wysyłali do siebie listy. Niestety te listy po śmierci Lamparta trafiły w ręce UB i stały się podstawą do aresztowania Krystyny. Oczywiście w rozprawie sądowej nie, mogło, nie, nie mógł być zarzut dany jej, że, że zakochała się w partyzancie, że jest narzeczoną żołnierza. Dlatego też znalazł się tam zapis trochę taki, wyssany z palca i zupełnie y, kosmiczny, że winą jej było to, że któregoś dnia zawiozła temu właśnie partezantowi, swojemu narzeczonemu y, pół litra wódki i weź tam dek, dekagramo kieł, kiełbasy. A innym razem wysłała dwie klisze fotograficzne. Pocztą. No to takie, mówię, zarzuty zupełnie niekontaktybilne nie z jej późniejszą karą, czyli dostała kilka lat więzienia, musiała odsiedzieć. To nie jest chyba jedyna opowieść miłosna, bo te, ten wątek jest ciągle gdzieś tam obecny. No tak, zgadza się. To byli normalni ludzie. Nie ma co ukrywać, że walcząc o Polskę, czy nawet ukrywając się przed... Działaniami UB czy, czy Armii Czerwonej, oni próbowali normalnie żyć, kochać, zakładać rodziny, mieć dzieci, pracować. No, niestety nie, nie dane im było w pełni szczęścia, y, korzystać z tych przywilejów normalnego życia. I cały czas praktycznie wisiał nad nim komunistyczny bat, niejednokrotnie, nawet jak już te y, dziewczyny odsiedziały swoje, to później miały problem ze znalezieniem pracy, z, z normalnym życiem, tak jak powiedziałem. A najczęściej ich narzeczeni czy mężowie dostawali karę śmierci albo ginęli w walce. W jaki sposób te, te dziewczyny walczyły z okupantem? Na przykład, Jachna była sanitariuszką w szwadronie. Zeusa w brygadzie Łupaszki. Oczywiście nie walczyła z bronią w ręku, tylko opatrywała rannych. Zajmowała się, jak ona podaje w swoich wspomnieniach, zajmowała się również szeroko pojętą higieną w oddziale, czyli brała, odwszawiała, no, takie dosyć przyziemne czynności. Dawała lekarstwa na różne choroby, niekoniecznie rany od kul. Moim gościem dzisiaj jest Szymon Nowak, a rozmawiamy o najnowszej książce pana Szymona o dziewczynach wyklętych. Dwa. Opowieści, które przedstawione są w książce, są opowieściami dość smutnymi. Ciągle przejawiają się katownie. Dlaczego ten motyw przewija się? Taka była wówczas rzeczywistość, że dziewczyny, które w czasach okupacji niemieckiej zaangażowały się w działalność konspiracyjną w AK czy Narodowych Siłach Zbrojnych, później. Nawet jeśli zerwały po przejściu frontu czy po zakończeniu wojny, zerwały z podziemiem, były, że tak powiem, na liście, na liście ubeckiej, która, która jasno mówiła, że one są winne tylko za to, że należały do AK czy do NSZ. No niestety to się przewijało długie lata po wojnie, a Narodowe Siły Zbrojne często były wówczas synonimem zdrajców współpracujących z Gestapo czy z SS. Oczywiście to jest nieprawda, tylko komunistyczna propaganda. Powiem jeszcze, że, że te katownie ubeckie czy rozprawy sądowe są, czy przesłuchania są, łatwo można do nich trafić, gdyż są zapisy w, w archiwum IPN. W tym momencie można odszukać po, na przykład po nazwisku i znaleźć akta dotyczące bohaterek, na przykład Heleny Wardal, która była osądzona i skazana na śmierć. Wyrok wykonano. Są akta jej przesłuchań, jest akta rozprawy sądowej. Oczywiście w tych dokumentach niestety nie ma nic o obiciu, o katowaniu, bo no, z wiadomych względów komuniści nie chwalili się tym ale można, można odczytać to między wierszami. Yy, tu, tu właśnie przykład Heleny Wardal, Ramzesowej, yy, konspiratorki z AK, jest właśnie taki, taki wyjątkowy, ponieważ na jednym przesłuchaniu tego samego dnia ona mówi co innego, a na następnym po kilku godzinach już yy, odpowiada tak, jakby była pogodzona z losem, przyznaje się do wszystkiego, co, co tylko jej narzucają komuniści. Można tylko domniemywać, że była ona między tymi przesłuchaniami poddana torturom, ewentualnie jakimś szantażem psychicznym, bo ona zostawiła na zewnątrz dwoje małych dzieci. Już była wdową, bo Niemcy w Auschwitz, w obozie w Auschwitz, zamordowali jej męża. Niepęknięcie na śledztwie było heroizmem. Czy wszystkie bohaterki rzeczywiście ten, ten heroizm zachowały? To znaczy, one odpowiadały w pewnym sensie, przyznawały się do swojej działalności, próbowały wydać jak najmniej osób, a w zasadzie sprytnie podawały nazwiska ludzi już na przykład nieżyjących. Tu znowu wrócę do Janiny Wasilowicz. Pseudonim Jachna z Brygady Łupaszki, która aresztowana całą winę za swoją działalność rzuciła na nieżyjącego już Zagończyka. I to, to bardzo był sprytny manewr, bo, bo wiedziała już, że Zagończyk został złapany, skazany i, i rozstrzelany w, tym samym, w tej samej egzekucji co, co Inka. I dlatego całą winę zrzuciła na niego, nawet. Mówiła coś, coś takiego, że rząd przyszedł do niej, kiedy mieszkała już z rodzicami w Sopocie jako repatriantka i zagroził, że jeśli nie pójdzie do konspiracji, to do lasu z nim, to on ją do tego zmusi, a, a być może nawet odczują to w jakiś sposób jej rodzice. Czyli no, całą winę zrzuciła na zagończyka, ale i tak dostała podwójną karę śmierci. Na szczęście już y, funkcjonowała. Ustawa amnescyjna i jej karę złagodzono chyba do 15 lat, jak pamiętam, do 15 lat więzienia. Epilogi nie zawsze są smutne, bo niektóre z tych bohaterek przeżywają przeżywają tą walkę. Jak, jak później odnajdują się tej nowej rzeczywistości? No właśnie to, to bardzo ciężko powiedzieć. Trudno znaleźć się w, w ich skórach, w ich życiu osobistym. Najczęściej przeżywały traumę. Powojennych lat, dla nich jako bandytek nie było miejsca w komunistycznej rzeczywistości. Miały trudność ze znalezieniem pracy, z normalnym życiem, były nachodzone przez milicję czy funkcjonariuszy UB. Cały czas, można powiedzieć, życie im rzucało kłody pod nogi, I również życie osobiste, bo, bo często, na przykład, Wychodziły za mąż po to tylko, wówczas już po wyjściu z więzienia, wychodziły za mąż po to, żeby zmienić nazwisko, żeby zostawić tą swoją partyzancką przeszłość, ale to i tak niewiele co pomagało. To, to wsiedziało w nich. Często one rodziły dzieci, będąc w więzieniu na przykład rodziły dzieci jak, jak bohaterka przedostatniego rozdziału Halina Pikulska, pseudonimem Wunia. Ona urodziła dziecko Tadeusza Pikulskiego, to, to jest dziecko również jej dowódcy z partyzantki, czyli Stanisława Sojczyckiego, Warszyca. Chociaż Warszyc miał żonę i dzieci, to właśnie w czasie, w czasie konspiracji powojennej związał się z Haliną, swoją osobistą łączniczką i sekretarką. I z tego związku urodził się Tadeusz Pikulski, gdy Ewunia była w więzieniu. Później, już po wyjściu, ona no, chciała sobie ułożyć życie i na nowo. Wyszła powtórnie za mąż a jej syna wychowywali jej dziadkowie. No to takie tragiczne losy powojenne. Jedną z dziewczyn wyklętych, która przeżywa, jest Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo. To, co mnie zaskoczyło, czego wcześniej nie wiedziałem, to było to, że Elżbieta Zawadzka urodziła się w rodzinie, która mówiła po niemiecku. Tak. W Toruniu, przed I wojną światową. Ona uważała się za Polkę, jej rodzina również, ale niestety takie były, taka była rzeczywistość zaboru pruskiego, że językiem powszechnie używanym był język niemiecki i dlatego ona lepiej mówiła po niemiecku niż po polsku. Nawet w latach, kiedy, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość po pierwszej wojnie światowej. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ten, ta znakomita znajomość języka niemieckiego przydała jej się później w latach II wojny światowej, gdyż, gdyż jako kurier. Armii podziemnej pokonywała częstokroć drogę do, do Niemiec, do Szwajcarii, a nawet przedostała się przez okupowaną Europę aż do Londynu, do naczelnego wodza. Niektórzy nawet porównują przygody nie wiem, czy można to tak nazwać myślę, że tak przygody Elżbiety Zawackiej do, do filmów o Jamesie Bondzie. No, być może. Na pewno opowieści o Jamesie się bądzie są bardziej krwawe, głośne, szybsze, ale, ale historia i życie Elżbiety Zawackiej również mogłoby być, stać się y, znakomitym scenariuszem do filmu sensacyjnego, jeśli nie przygodowego, Bo ona naprawdę przeżyła podczas swoich. Y, tych kurierskich wędrówek. Dodajmy, że była cicho ciemną. Tak. Przeżyła, przeżyła mnóstwo przygód, takich no, niewiarygodnych. Kilka razy uszła cudem z życiem, a kiedy dostała się do Londynu i zdała relację, bo taka była, taki był cel jej misji, zdała relację, co dzieje się w Polsce, to po kilku miesiącach zapragnęła wrócić do okupowanego kraju, ponieważ to życie, no, ona wtedy uważała, że to życie w Londynie. Polskiej emigracji, czy polskiego rządu, polskiego wojska na zachodzie nijak się ma do rzeczywistości okupacji w Polsce. Tamto życie na Zachodzie to była dla niej sieranka, biurokracja. no te, Teraz byśmy to powiedzieli, a ona chciała naprawdę działać i walczyć, i dlatego też pragnęła szybko wrócić do kraju, a najszybszą drogą to był skok na spadochronie, i ona, jako jedyna kobieta, przeszła szkolenie cichociemnych i została zrzucona do, do kraju na spadochronie. To taka no, wyjątkowa kobieta, wyjątkowa osoba. Dodam jeszcze, że, że ona, jako druga kobieta w Wojsku Polskim, dostała stopień generała już teraz, niedawno, chociaż zmarła w 2000. 2008 czy 2009. Dziś rozmawiamy o dziewczynach wykrętych. O nowej książce Szymona Nowaka, a w zasadzie o kolejnej części tej książki, bo dziewczyny wyklęte już się ukazały i były, były chyba, były na pewno hitem. No podobno, y, sprze znaczy sprzedało, nawet nie wiem ile sprzedał się egzemplarzy, ale, ale wydawnictwo wydrukowało całkiem sporo, więc myślę, że, że czytelnicy chętnie sięgali po ten wolumin. Y, ma pan jakąś ulubioną postać? To znaczy, ja tak patrzę pod kątem bardziej budowy rozdziału, bo tak naprawdę to podobają mi się wszystkie osoby opisane w tej książce, wszystkie dziewczyny wyklęte, zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej, bo to są wyjątkowe życiorysy, wyjątkowe opowieści. Ale jeśli chodzi o rozdział, to mam w tej drugiej części ulubiony temat o Zofii Roy. Przy okazji tej kobiety, Polki, która urodziła się niedaleko Kijowa, ale jej matka była Polką, więc ona uważała się również za Polkę. Przy okazji tej, tej kobiety opowiedziałem o dość mało znanym epizodzie w historii Polski, a mianowicie o strzelaninie na dworcu w Lesznie. Podczas którego to wydarzenia polscy żołnierze z Ludowego Wojska Polskiego postrzelali się z sojusznikami, tak w cudzysłowie powiem, z Armii Czerwonej. Historia Zofii Rojuk polegała na tym, jej dramat zwieńczony tą strzelaniną polegał na tym, że ona spod Kijowa została wzięta przez Niemców na roboty przymusowe do Rzeszy. Kiedy przetoczył się front, ona została wyzwolona z tego obozu przez Amerykanów. Tak jak mu wspomniałem, uważała się za Polkę, poznała tam również Polaków, Wyszła za niego za mąż i wróciła do Polski już jako. Kobieta zamężna, jako Polka. Niestety, tu są różne wersje. Prawdopodobnie ten mąż okazał się jakimś, nie wiem jak go nazwać nawet, ale sprzedał ją za litr wódki Rosjanom lub też wydał ją, bo, bo się dowiedział, że ona jednak nie jest Polką. Znaczy jest Polką, ale pochodzi ze Związku Sowieckiego. Wydał ją z Sowietom, oni ją aresztowali i chcieli deportować do Rosji. Kiedy ją transportowali pociągiem, ona, ona po prostu mówiła podróżnym czy, czy pracownikom kolei, że jest Polką, którą bezpodstawnie przewożą Sowieci. Polacy chcieli to wyjaśnić. Konwojujący ją Rosjanie nie chcieli pokazać żadnych dokumentów świadczących o tym, że ona jest jakoś formalnie zatrzymana. Dość powiedzieć, że sytuacja ta zakończyła się strzelaniną, w której zginęło trzech Sowietów, kilku zostało rannych. Z Polaków nikt nie zginął. Niestety za to, że, że polscy żołnierze strzelali do swoich Znowu to w cudzysłowie użyje sojuszników, trzech z tych żołnierzy zostało skazanych na karę śmierci. A Zofia roju i tak trafiła do, do kraju Rad, a tam dostała wieloletnie, karę wieloletnich łagr z córką, bo jeszcze dodam ona miała z tym Polakiem córkę, którą musiała zostawić z córką spotkała się dopiero w 1968 roku. Czy w momencie, kiedy pisał pan tę książkę, napotkał no, pan na jakiś opis, który szokował pana zdołował. Ja przyznam, że najmocniejsze dla mnie były opisy właśnie z Katowni, ale też tutaj w rozdziale o Ramzesowej wypowiedź pewnego pana. Mówi on tak. Zabili ją jak psa i zakopali w bezimiennym dole na łódzkim poligonie. Jak psa, powtarzam panu, pohańbić za życia, pohańbić za śmierci. Niby wszystko to, o, o wszystkich tych, tych rzeczach już, już wiemy, ale wciąż jakby odkrywane na nowo i opowiadane na nowo szokują. Tak, tak. Ale no, mówię, taka była taka jest prawda, taka była ówczesna rzeczywistość. Do dziś przecież trwają poszukiwania grobów żołnierzy wykrętych. Major Żubryt prawdopodobnie spoczywa ze swoją, zabity podstępnie przez agenta UB, prawdopodobnie spoczywa ze swoją żoną gdzieś zakopany na terenie zamku w Rzeszowie. Wielu ludzi nie znaleziono, tak jak mówię. Niedługo będzie 24 kwietnia będzie pogrzeb tak, majora. Tak, 24. Majora upaszki. Także to, 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 była ówczesna rzeczywistość. Komuniści chcieli żołnierzy wykrętych wymazać z pamięci, zakopać w bezimiennych grobach, okłamać opinię publiczną, że to byli zwykli bandyci, którzy chodzili z pistoletem tylko po to, żeby kraść w jakichś spółdzielniach czy, czy w zwykłych gospodarstwach. Ale Polacy ludzie, Którzy pamiętali tamte czasy, tamtą rzeczywistość, nie, są, nie byli głupi i, i wiedzieli tak naprawdę, że komunizm to jest tak naprawdę kolejna okupacja. Niemiecka okupacja zmieniła się na sowiecką okupację i trwała co najmniej do 1989 roku, albo dłużej, bo wojska sowieckie w latach, na początku lat 90. dopiero wyszły z Polski. To na zakończenie. Książkę tę poleciłby pan kobietom czy mężczyzną? A no może po prostu wszystkim? Czy to jest książka dla kobiet? Jak mogłoby się z pozoru wydawać? To znaczy, no być może, być może kobiety bardziej wolą opowieści o kobietach, ale ja jednak uważam, że to jest książka dla wszystkich. A, a szczególnie zachęcam ludzi młodych do, do sięgnięcia po, po to wydawnictwo. To jest praca popularno-naukowa, a nawet bardziej popularna z dialogami. Mam nadzieję, że, że czyta ją się jak. Jak dobrą powieść, a nie jak historyczną, naukową biografię. Rozmawialiśmy o książce Dziewczyny Wyklęte 2. Moim gościem był Szymon Nowak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Książka do nabycia w Księgarni Ludzi Myślących, XLM.pl, a także w dobrych księgarniach.